Andrzej Urbański, Muzeum Zamojskie, Skokówka. Dawne i nowe wątki dotyczące miejsca narodzin Jana Zamojskiego. Pani Przewodnicząca, Magnificencjo Rektorze, Szanowni Państwo, będę się posiłkował też prezentacją. Dlatego poczekajmy, momencik, aż się tutaj obniży. Mamy tytuł konferencji i portret Jana Zamojskiego. Z, ze zbiorów naszego muzeum. I e, tak jak Państwo widzieliście, w poprzednich i słyszeliście, w poprzednich wystąpieniach mieliśmy możliwość zapoznać się z wieloma aspektami życia, działalności Jana Zamoyskiego. W zasadniczej mierze niebudzących wątpliwości opartych na źródłach, dokumentach, kronikach czy relacjach. Jednakże jeśli chodzi o temat związany z wydawałoby się ważną rzeczą, czyli miejscem jego przyjścia na świat, to nie jest ona do końca rozstrzygnięta. Bezsprzeczna jest data narodzin Jana Zamoyskiego. O, coś się dzieje. O, właśnie. Bowiem według rodziny tradycji Zamoyskich twórca potęgi tego rodu, fundator i założyciel miasta, hetman i kanclerz Jan Zamoyski urodził się 19. Marca 1542 roku w zameczku Skokówce, zameczku Skokówka, Skokowice czy Skoków, różnie to w źródłach jest napisane. Taką też wiadomość zamieścił Reinhard Hardenstein w spisanym przez siebie życiorysie Jana Zamojskiego, a powtórzył w XIX wieku Franciszek Bohomolec oraz autorzy starożytnej Polski Michał Baliński i Tymoteusz Lipiński. Jak Państwo to widzą, prawda, w prezentowanym starodruku ze, ze zbiorów naszego muzeum, wydanym w 1775 roku, data jest inna, ale ważniejsze jest chyba dalsze stwierdzenie, że tu cytat: Jan Zamoyski urodził się w zamku ojcowskim w Chemskiej na Rusi Ziemi leżącym. I właśnie lokalizacja owego zamku Ojcowskiego jest przedmiotem dyskusji wśród badaczy historii Zamościa, rodu Zamojskich i biografii Jana Zamojskiego. Wspominane było tutaj wcześniej też o y, dokumencie lokacyjnym Zamościa. Dodam, że właśnie ten oryginalny dokument też znajduje się w zbiorach naszego muzeum, jest prezentowany na ekspozycjach. Proszę. No, to, to wiadomo, no ale warto, warto tutaj go też pokazać. Ale wracając do tematu naszego wystąpienia. W dotychczasowej literaturze przedmioty pojawiło się kilka prób umiejscowienia skokówki, czyli miejsca narodzin Jana Zamojskiego. Tutaj na tej mapie przedstawiliśmy cztery najbardziej znane lokalizacje. Po raz pierwszy o Skokówce wspomina Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego, w którym ujęto to cytat: Skokówka, dawniej zamek w ziemi hełmskiej, obecnie wzgórze piaszczyste ze śladami i szczątkami budowli na lewym brzegu topornicy pod miastem Zamościem, przy Gościńcu do Zdanowa, wśród łąk na południe od Zamościa. Od mostu na rzece Łabuńce w górę rzeki topornicy w odległości tysiąc kroków leży dawna Skokówka, której nazwisko dziś się zaciera. Miejsce to tutaj jest na tej mapie z końca wieku XVIII widoczne i określone było zamczyskiem, zaś w XVIII wieku w jego okolicach było pastwisko. Zresztą teren ten widoczny zresztą tutaj też jest u góry planu i tutaj też mamy tę skokówkę zaznaczoną u dołu tego planu. Teren ten w tej chwili niewiele się różni bowiem jest porośnięty jak Państwo widzicie zadrzewiony porośnięty trawą także niewiele różni się od tego opisu jako pastwiska. Chociaż oczywiście nikt tam teraz bydła nie wypasa. Na lokalizację y, 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 jednakże historyk i archiwista, absolwent Uniwersytetu Lwowskiego, Kazimierz Czochaniewicz, poznawszy jako żołnierz w czasie I wojny światowej zamość i fotografię najbliższej okolicy, oraz dysponując odnośnymi dokumentami po ich analizie, stwierdził, że, tutaj cytat, wracając do dziejów samej, że skokówki trzeba nadmienić, że położenie jej da się określić tylko w przybliżeniu. Na lokalizację Skokówki na terenie Zamczyska powoływali się również Stanisław Herspi i Jan Zachwatowicz w opublikowanym w 1930 roku opracowaniu bardzo znanym zatytułowanym Twierdza Zamość. Jednakże na konferencji towarzyszącej jubileuszowi 400-lecia lokacji Zamościa w 1980 roku, o czym zresztą przed chwilą wspominał pan profesor Szczygiał, podjęto dyskusję, w wyniku której poddano w wątpliwość uznaną do Czyksa za pewną identyfikację skokówki z zamczyskiem. Podjęto badania wykopaliskowe na terenie opisywanym przez słownik geograficzny. Wyniki prac prowadzonych w latach 1983-1985 potwierdziły słuszność nowych opinii wątpiących w lokalizację w tym miejscu pozostałości zameczku w Skokówce. Badania przeprowadzone przez panią dr Irenę Kutyłowską, zresztą miałem okazję jako młody archeolog w nich też brać udział, wyjaśniły, że badany obiekt stanowi. Relikty podmiejskiej rezydencji drugiego ordynata Tomasza Zamojskiego, wzniesionej według projektu Jana Jaroszewicza w 1620 roku na tzw. krasnym brzegu. W 1633 roku budynek ten został rozbudowany przez architekta Andrea del Acque. Samo założenie otoczone było niskimi fortyfikacjami, naśladującymi siedmioboczny narys umocnie zamościa. Podczas oblężenia miasta przez wojska Bogdana Chmielnickiego w 1648 roku budynek został ograbiony, spalony i nigdy nie został odbudowany. W czasie badań wykopaliskowych zarejestrowano relikty murów fundamentowych, fortyfikacji. Tutaj na tym planie są one dość dobrze widoczne. Pozostałości budynku mieszkalnego oraz liczny materiał zabytkowy datowany na okres pierwszej połowy XVII wieku. Nie natrafiono na Warstwy kulturowe związane z funkcjonowaniem tutaj takiej siedziby, którą można, moglibyśmy uznać za skokówkę, taką większą siedzibę. Zarówno na podstawie wyników badań archeologicznych, jak i analizy dokumentów historycznych, należy raczej wykluczyć lokalizację skokówki na terenie obecnej dzielnicy Zamościa, czyli zamczyska. Kolejna hipoteza, tutaj oznaczona literą B. To próba lokalizacji skokówki na terenie dzisiejszej Rotundy. Z taką koncepcją w 2002 roku wystąpiła pani Bogumiła Sawa w opublikowanym w Zamońskim kwartalniku kulturalnym. Powróciła ona do znanej z lat 80. koncepcji lokalizacji zamków w skokówce właśnie na terenie późniejszej działobitni Rotundy. Swoją hipotezę oparła na, na analizie dokumentów i źródeł kartograficznych w tym wykonanego przez Michała Kant-Blindera planu Zamościa z drugiej połowy XVIII wieku, plan von Zamoście in się Polen. W oparciu o ten plan, na którym widnieje wyspa określana jako Insul Kempi, autorka wysnuła wniosek, że zaznaczone relikty muru i pozostałości w cudzysłowie wieży w jednym z narożników należy wiązać z zameczkiem Skokówka. Widoczny na planie ogród spacerowy z alejkami, klombami i rabatkami był w tym czasie miejscem uroczystości rodzinnych i wypoczynku ordynatów i ich gości, co potwierdzony jest przez archiwistę zamojskich Mikołaza Stworzyńskiego w opracowaniu Opisanie statystyczno-historyczne dóbr ordynacji zamojskiej 1834 roku. Trudno jednak tylko na podstawie takich argumentów, niepopartych w żadnym stopniu dowodami archeologicznymi, Uznać za właściwą lokalizację w tym miejscu zamku w Skokówce. Hipotezę Bogumiły Sawy poparła Ewa Prusicka, która jednak nie uwzględniła wyników badań wykopaliskowych w Żdanowie na stanowisku pierwszym prowadzonych przez nas w 2008 roku i kwestionując lokalizację Skokówki właśnie w tym miejscu. Powołała się jedynie na rzekome ustne informacje autora badań archeologicznych. Czyli moje i Jerzego Kuśnierza, który tutaj obecnego na sali, z którym te badania prowadziliśmy. Swoją opinię powtórzyła tym y, ponownie przy haśle Skokówka w wydanej w 2010 roku pracy zbiorowej dzieje miejscowości gminy Zamość. Pod opinią lokalizującą Skokówkę na terenie Zamońskiej Rotundy podpisali się również współautorzy tego opracowania Wiesław Bondyra i Ewa Lorenz. Jednym z argumentów lokalizacji w tym miejscu zameczków w Skokówce miało być to, że miejsce podpisane na mapie austriackiej z XVIII wieku jako Alte Szanse nie były ziemnymi umieśnieniami polowymi. Według ratorki zajmowały zbyt wielki obszar około 1 hektara jak na w cudzysłowie redute natomiast ich wielkość ma wskazywać, że są to ślady dawnego zameczku. Innym argumentem przeciwko istnieniu w tym miejscu Szańców ma być fakt, że Szwedzi w 1656 roku stacjonowali pod obleganym zamościem tylko kilka dni. Są to argumenty trudne do zaakceptowania. Przede wszystkim nie wspomina się kozaków oblegających zamość przez kilka tygodni w 1648 roku, a wiadomo, że wojska kozackie wykazywały mistrzostwo w obleganiu twierdz, obwarowywaniu swoich taborów, fortyfikowaniu tzw. zimowników. Sypaniu szańców dla armat, a owe alte szanse, czyli teren dzisiejszej Rotundy, położone są w zasięgu strzału ówczesnych armat, czyli w miejscu dogodnym dla, w cudzysłowie, jak to określano, szkodzenia miastu. Kozackie sposoby fortyfikacji ziemnych zapewne nieco różniły się od umocnień wykonywanych przez wojska zachodnie, dlatego XVIII wieczni kartografowie Austriacy mogli je. Nazwać po prostu Alte szanse w odróżnieniu od szwedzkie szanse wznoszone według wzorów zachodnioeuropejskich. Nawet w przypadku krótkiego oblężenia, jak to miało miejsce przez Szwedów w 1656 roku, inżynierowie wojskowi dbali o zachowanie wszelkich zasad sztuki oblężniczej, a przede wszystkim o przygotowanie saperskie. Trudno sobie wyobrazić, by najlepsza w ówczesnej Europie armia szwedzka pod dowództwem samego króla Karola X Gustawa zaniedbała zachowania pełnej procedury oblężniczej. Kartografowie, przeważnie wojskowi, sporządzający mapy okolic zamościa twierdzy znanej i wcześniej obleganej, na pewno potrafili określić funkcję zastanych wałów oraz okopów ziemnych. Łączenie ich dzisiaj z obwołowaniami zameczków w skokówce wydaje się nie ma najmniejszych podstaw, i problem jest zamknięty przynajmniej do czasu ujawnienia dowodów archeologicznych. Tutaj mamy właśnie już widok miasta, twierdzy wraz z Rotundą i groblą prowadzącą do niej. I widok rotundy w okresie międzywojennym. Przeprowadzenie w tym miejscu badań wykopaliskowych może być utrudnione ze względu na znaczne przekształcenie terenu w wyniku właśnie budowy tej XIX-wiecznej działobitni, będącej obecnie mauzoleum martyrologii z cmentarzem ofiar z II wojny światowej, realizacją zalewu wodnego. Oraz zajęciem prawie całości powierzchni przez ogródki działkowe. Proszę zwrócić uwagę na ukształtowanie terenu. Teren jest bardzo płaski. Trudno tutaj mówić o jakimś wzniesieniu, przewyższeniu, tak jak należałoby domniemywać, bo na takim mogło być, mogła być zlokalizowana skokówka jako dwór obronny czy zameczek. Kolejna hipoteza dotyczy lokalizacji. Skokówki w miejscu obecnego Pałacu Zamojskich, w samym mieście. Naukowcy Wysunięto została przez naukowców z Politechniki Krakowskiej, zaangażowanych w latach 70. i 80. ubiegłego wieku w badania i renowacje zamościa. Wystąpili oni z oryginalną hipotezą, twierdząc, że zameczek w Skokówce stał w miejscu późniejszego Pałacu Zamojskich. Stanowiącego organiczną część fundowanego równocześnie miasta Zamościa. Tutaj mamy właśnie najstarsze przedstawienie planu Zamościa z początku wieku XVII. Dla udowodnienia tej tezy w swoisty sposób zinterpretowali informacje źródłowe z XV i XVI wieku, a nawet z XVIII oraz opracowania poprzednich badaczy, zwłaszcza Kazimierza Sochaniewicza. W swojej publikacji zamieścili szkic przedstawiający próbę rekonstrukcji najstarszej topografii terenu sprzed lokacji miasta. Skokówkę umieścili w miejscu wsi Janowice. Pominiętej zresztą na załączonym rysunku, którą w procesie lokacyjnym przesunięto w kierunku północno-zachodnim, gdyż w tym miejscu zaplanowano przedmieście lubelskie. W tejże rekonstrukcji autorzy poprowadzili nurt rzeki Kalinowicy, czyli yy, inaczej mówiąc Łabuńki, przez obniżenie między obecnym pałacem a miastem, uzyskując w ten sposób wyspę Ostrów, co wiarygodnie zlokalizowanie tam zameczku. Teza ta nie została w żaden sposób udowodniona. Wyniki pracy nadzorów archeologicznych wręcz negują możliwość przebiegu nurtu rzeki we wskazanym przez autorów miejscu, gdyż wykazują wysoki poziom lescowego calca oraz brak grubej warstwy zasypiskowej, która powstać by musiała przy późniejszym niwelowaniu terenu i zasypywaniu koryta rzeki. Należy jednak zwrócić uwagę na odkryte w 1985 roku w trakcie badań radarowych w obrębie dziedzińca honorowego przed pałacem obniżenie terenu o szerokości około 30 metrów o nieustalonej głębokości, które przebiegało na linii północ-południe. Zostało ono zinterpretowane jako pozostałości zniwelowanej później fosy. Podobny układ odkryto również na dziedzińcu wewnętrznym pałacu. Warto może rozważyć przypuszczenie, że odkryte w bezpośrednim sąsiedztwie pałacu obniżenia są pozostałości, pozostałościami po eksploatacji w tym miejscu gliny i piasku przy budowie pałacu. Jak wykazały badania archeologiczne tego terenu w 2004 i 2005 roku, prowadzone przez Artura Witkowskiego przy okazji wykopów pod cokół pomnika Jana Zamojskiego, Występujące w tym miejscu piaski są pochodzenia eolicznego i stanowiłyby dobry materiał wykorzystywany przez budowniczych. Naukowcy, naukowcy krakowscy nie ujawnili również do tej pory opisywanych reliktów dawnych murów oraz gotyckich cegieł w obiekcie pałacowym. Teza o obecności frag fragmentów fundamentów Starego Zamku w fundamentach i piwnicach Pałacu Zamojskich jest wątpliwa również w świetle dokumentów zbadanych przez obecnego na sali profesora Ryszarda Szczygła. Wśród dokumentów Biblioteki Ordynacji Zamojskiej znajdują się rachunki pisarza prowentowego Jana Piwko z lat 1581-1583 oraz rejestr oficjalisty Jana Pudłowskiego z lat... 1579-1582, zawierające opisy zakresu prac przy pałacu i rozmierzaniu obszaru miasta. Jest tam mowa o rozbieraniu drewnianych zabudowań zamku w Skokówce w 1581 roku. Pozyskany materiał budowlany użyto do budowy, jak to określono, domu księży przy kościele Świętego Krzyża na lwowskim przedmieściu. Dokument wspomina również o wydobywaniu kamienia z fundamentów tego zamku i budowaniu z nich kilku pieców w domach przy wspomnianym kościele. Prace te prowadzono od 28 marca 1582 do 7 sierpnia 1583 roku. Jest mało prawdopodobne, aby na placu, na placu budowy pałacu, prowadzonej od wiosny 1580 roku, co potwierdzają źródła, Mógł ciągle funkcjonować stary drewniany zamek, o którym, w którym datowano listy. Zresztą akt lokacyjny Jana Zamoyskiego mówi o lokalizacji, tu cytat, naprzeciwko tego zamku starego. A należy pamiętać, że w kwietniu 1580 roku lokalizacja pałacu była już zdecydowana, zaś w roku poprzednim prowadzono tam prace ziemne. Mimo powszechnie podnoszonych wątpliwości co do tej hipotezy, nadal swego czasu bronił jej jeden ze współautorów, Maciej Bonaventura Pawlicki, w pracy poświęconej kamienicom mieszczańskim zamościa, która została wydana w 1999 roku. I kolejna hipotetyczna yy, yy, lokalizacja. Skokówki. Otóż w latach 90. XX wieku problemem lokalizacji zameczków w skokówce na terenie dzisiejszego Żdanowa zajęli się archeolodzy. Na nowo sięgnięto wówczas po historyczne zapisy i, próbę, i podjęto próbę ich interpretacji pod kątem wytypowania stanowiska archeologicznego do ewentualnych badań wykopaliskowych. Bardzo istotne fragmenty zawierają dokumenty przytaczane przez Kazimierza Sochaniewicza. Otóż w 1450 roku bracia Jakub i niemierza ze Zdanowa rozgraniczyli i podzielili dobra w ten sposób, że Jakub zatrzymał Zdanów, a niemierza otrzymał Skokowicę. W 1458 roku Jakub ze Zdanowa Ostrowski zastawił bratu niemierzy, to cytat, wyspę czyli ostrów leżącą w Zdanowie za sumę 30 grzywien srebra. Znaczyłoby to, że w tym momencie Ostrów został włączony do skokówki należącej od ośmiu lat do Niemierzy. W 1492 roku jego synowie Piotr i Mikołaj dokonali podziału dóbr, zaś w 1495 roku skokówkę dzierżawił Jan Ostrowski, zięć Floriana Zamojskiego. Po latach skomplikowanych zmian dzierżaw, zastawów i zapisa, w 1517 roku, tu cytat, Niemierza, czyli Jan. Ostrowski, rzeczony Mikołajowi Zamojskiemu, referendarzowi koronnemu i Feliksowi Wojskiemu Bełskiemu, braciom dobra Zdanów, Kalinowice i Skokowice, czyli Skokówkę, za dwa tysiące złotych węgierskich czystego złota dobrej wagi sprzedał. Koniec cytatu. Wynika z tego, że tereny dzisiejszej wsi Żdanów i dzielnicy Zamościa-Skokówka przeszły we władanie Zamojskich w roku 1517. Zapisy te jednoznacznie wskazują na miejscowość Żdanów jako miejsce, gdzie należy szukać skokówki stanowiącej przed 1450 rokiem jedną całość, że Żdanowe. W 1991 roku podczas archeologicznych badań, archeologicznego zdjęcia Polski na polach w Żdanowie, na dobrze rysującym się wzgórzu położonym w dolinie rzeki Topornicy natrafiono na dużą ilość zabytków z okresu późnego średniowiecza i okresu nowożytnego datowanego do XIX wieku. Całe wzgórze zostało uznane jako jedno stanowisko archeologiczne i otrzymało numer 1 w Żdanowie na obszarze archeologicznego zdjęcia Polski 89-88. I nadano mu y, numer Żdanów 1, łamane przez 67. Realizująca te badania Ewa Prusicka zwróciła uwagę na korzystne z punktu widzenia obrony rozlokowanie stanowiska, nadającego się, jak to określiła, w cudzysłowie na rezydencję. W 1991 roku rozpoczęto na tym stanowisku badania archeologiczne po odkryciu starych murów przy budowie masarni i studni. Zamierzeniem autorki badań było sprawdzenie hipotezy o usytuowaniu właśnie w tym miejscu owego zameczku. W trakcie badań kontynuowanych w 1993 i 1994 roku natrafiono na dobrze zachowane mury fundamentowe złamanego kamienia, uzupełniane cegłą, które uznano za pozostałości browaru ordynacji zamojskiej, wybudowanego w latach 1775-1791. Tutaj mamy y, też mapę y, okolic zamościa. I yy, na widoczne tutaj jest właśnie owe wzniesienie wyspa oblana wodą na terenie Żdanowa u dołu yy, map, te, tej mapy, tuż za tak zwaną groblą Żdanowską, yy, poniżej jej. Obok, obiekt, yy, obiekt browaru. Widoczny jest też wyraźnie na mapach wraz z zaznaczoną groblą i drogą łączącą go z sąsiednim wzniesieniem i legendą z określeniem, że jest to browar, jak, jak i lokalizacją cerkwi wzniesionej z fundacji ósmego Ordynata Klemensa Zamońskiego w 1731 roku. Mamy tu widoczny właśnie oznaczony literą A browar, groblę łączącą z y, sąsiadującym wzniesieniem i miejsce lokalizacji tego Tejże właśnie świątyni, fundowanej przez Klemensa Zamojskiego. Wykopaliska ujawniły również materiały starsze niż okres funkcjonowania browaru oraz ślady średniowiecznego obiektu mieszkalnego wybudowanego na planie litery L. Jego większa część o wymiarach 3,5 na 10 metrów orientowana była na osi z południowego zachodu na północny wschód, zaś mniejsza o wymiarach 4 na 5 metrów na osi od. Południowego wschodu na północny zachód. Reasumując, w dokumentacji z trzyletnich badań stwierdzono, że brak jest podstaw do łączenia odkrytych zarysów wyżej wspomnianego budynku z zameczkiem i ustaleniu lokalizacji poszukiwanego dworu obronnego zamońskiego w danym miejscu. To oczywiście stwierdzenie autorki badań pani Ewy Prusickiej. W celu uzyskania większej ilości informacji mogących potwierdzić lokalizację i identyfikację zamku w skokówce. I identyfikacji ze stanowiskiem numer jeden w Żdanowie, Muzeum Zamońskie przeprowadziło badania wykopaliskowe z zastosowaniem m.in. georadaru. Realizacja prac archeologicznych o, właśnie, tutaj jeszcze fotografia skrzyżowania dróg w Żdanowie z przydrożnym krzyżem z 1905 roku, który tam został właśnie w 1905 roku ufundowany przez mieszkańców po ukazie tolerancyjnym i można stwierdzić, że nawiązuje on do lokalizacji w pewien sposób wcześniejszych świątyń, które tam na tym zniesieniu się znajdowały. Ale wracając do naszych badań prowadzonych w 2008 roku, przez Muzeum Zamojskie. Otóż w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe Ochrona Zabytków Archeologicznych przeprowadzano te badania na terenie stanowiska 1 w Żdanowie. Miały one na celu rozpoznanie charakteru nawarstwień kulturowych oraz reliktów architektury murowanej związanych z funkcjonowaniem w tym miejscu dworu obronnego lub zamku rodziny Zamojskich. Ponadto założono weryfikację badań powierzchniowych przeprowadzonych wcześniej w ramach archeologicznego zdjęcia Polski jeszcze w, w, w 1991 roku w celu pozyskania nowych materiałów źródłowych i do, dokładniejszego rozpoznania kontekstu osadniczego. Projekt realizowany był od sierpnia do listopada 2008 roku. Przeprowadzono kwerendę archiwalną, źródeł historycznych i kartograficznych, zrealizowano archeologiczne badania wykopaliskowe poprzedzone badaniem powierzchni za pomocą detektorów metali i georadaru. Dokonano również weryfikacji, tak jak wspomniałem, badań powierzchniowych. Powstała oczywiście z tych naszych badań dokumentacja archeologiczna. W trakcie realizacji tego zadania, na terenie stanowiska założono cztery wykopy badawcze w miejscach, gdzie są ślady murów kamiennych, widocznie również na zdjęciach lotniczych. Tutaj, te jaśni, obok zaznaczonych na czerwono ślad, zarysów wykopów, widać jaśne plamy z rozoranych. Murów, fundamentów browaru, który tam jest widoczny, ale też proszę zwrócić uwagę na tą, tą jaśniejszą plamę u dołu tego założenia browarnego w południowo-wschodniej części. Tutaj, jakby i jest większa i bardziej intensywna ilość tego zalegającego w tym miejscu rumoszu wapiennego z murów fundamentowych. W wykopie numer 2, tutaj ogólny widok jeszcze, jeszcze yy, yy. Stanowiska w trakcie badań jest yy, wykonana fotografia z sąsiadującego yy, wzniesienia i w wykopie numer dwa uchwycono odcinki trzech linii murów fundamentów budynku Browaru, wykonanych w konstrukcji arkadowej z ceglanymi obramieniami oraz co zasługuje na szczególną uwagę, natrafiono na srebrny grosz praski, wybity w okresie panowania Władysława Jagiellończyka w latach 1471-1477. Moneta zalegała wśród fragmentów cegieł i kamieni wapiennych. Tutaj, jeszcze, widok na y, nasze wykopy, wizytę gości i tutaj prowadzący badania georadarem i właśnie plan wykopów, o których y, wspominałem. Natomiast owa moneta y, zalegała wśród fragmentów cegieł i kamieni wapiennych. Nieco poniżej grosza znaleziono szeląg koronny Boratynka Jana Kazimierza z 1666 roku. Układ ten sugeruje, że obie monety zostały przemieszczone zapewne w trakcie budowy browaru pod koniec XVIII wieku podczas niwelacji terenu wzniesienia i wówczas ta młodsza moneta Boratynka została przykryta warstwą ziemi i rumoszą zawierającego yy, ów, ów grosz praski. Zresztą tę monetę w czasie badań wykopaliskowych odnalazł dr Jacek Feduszka numizmatyk z naszego muzeum. Także był to taki jego szczęśliwy traf. Tutaj właśnie owa moneta na zbliżeniu. W wykopie numer jeden odsłonięto fragment muru fundamentowego browaru oraz natrafiono na duże skupisko fragmentów ceramiki, z których udało się zrekonstruować niemal całe naczynie. Ścisła analogia do tego naczynia znana jest z badań w Lublinie, gdzie odkryto na starym mieście prawie identyczne, solidnie wykonane, typowo miejskie, wskazujące na pochodzenie z dobrych warsztatów garncarskich. Tego typu naczynia użytkowane były w okresie od przełomu XIV-XV wieku do wieku XVI, a więc w czasie kiedy w tym miejscu mógł funkcjonować zamek w Skokówce. W czasie badań wykopaliskowych obok reliktów murów fundamentowych browaru i materiałów zabytkowych z czasu jego działalności, co zasługuje na uwagę, zarejestrowano dużą ilość starszych zabytków w postaci wielu fragmentów naczyń, kafli i drobnych przedmiotów żelaznych, datowanych podobnie jak wspomniane, właśnie tutaj widoczne, to naczynie ceramiczne wraz z rysunkiem. W trakcie, w trakcie yy, badań, kiedy odkryliśmy, i zresztą później w czasie jego rekonstrukcji, troszkę sobie żartowaliśmy, że być może w takim właśnie naczyniu przygotowywano potrawy dla maleńkiego Jana Zamojskiego. Nie udało się niestety zlokalizować. Pozostałości fragmentu zameczku wzniesionego przez Ostrowskich, bowiem zostały one rozebrane w czasie budowy nowego miasta zamościa. Zwrócił na to uwagę, ponownie do tego wrócę profesor Ryszard Szczygieł na podstawie dokumentów zachowanych w zbiorach Biblioteki Ordynacji Zamojskiej w, w Warszawie. Wynika z nich, że drewniane zabudowania zamków w Skokówce rozebrano w 1581 roku, wykorzystując materiał rozbiórkowy do zbudowania, jak już wcześniej wspominałem, domu księży przy Kościele Świętego Krzyża na przedmieściu Lwowskich. Zachowane po rozbiórce pozostałości zamków w Skokówce np. negatywy wybranych kamieni fundamentowych uległy zapewne ostatecznemu zniszczeniu podczas niwelacji terenu pod budowę browaru pod koniec wieku XVIII. Odsłonięte na kulminacji wzniesienia na warstwienia, zalegające poniżej wyraźnie rysującego się poziomu dziedzińca browaru ordynackiego zawierały dużą ilość materiału ceramicznego, jak już wspomniałem, datowanego na okres od XV do XVI wieku. Należy więc założyć, że pozostałości późnośredniowiecznej zabudowy zamku oraz górne partie warstwy kulturowej z tego okresu zostały przemieszczone podczas niwelacji terenu na obrzeża wzniesienia. Obiekt obronny zlokalizowany na wyspie w Dolinie Topornicy połączony był z przesiadującym od północnego wschodu wzniesieniem groblą, wyraźnie zaznaczoną, co już wcześniej widzieliśmy na mapach czy na tym zdjęciu lotniczym. W dokumentach ze zbiorów Biblioteki Ordnacji Zamońskiej znajduje się wzmianka. Z, z roku, że w, w roku 1761 ordynat Klemens Zamojski, o czym już wcześniej wspominałem, tu cytat, wymurować kazał w Żdanowie cerkiew ruską pod tytułem. Świętego Józefa w miejscu dawniejszej, zupełnie upadłej albo na miejscu byłego kościoła, jak wskazuje poniższy napis pod cerkwią zdanowską. Prze to jak Lemens Józef na Zamościu, ordynat zamojski, płoskirowski, tarnawacki, starosta Wojski i Rzeczypospolitej, pułkownik tegoż Jana Zamojskiego, sukcesor w roku teraźniejszym 1731, dnia 15 maja, na chwałę Pana Boga Wszechmogącego w Trójcy Świętej Jedynego i na cześć Matki Najświętszej, na tymże samym miejscu Kościół czy Cerkiew, Ritus grecki Latino Uniti pod tytułem Błogosławionego Jozafata, z racji, że się dawna Cerkiew w tutejszej wsi zdezelowała, że w niej sakramenta święte i obrządki Kościoła Bożego administrować być nie mogą, fundować i denową murować rozkazałem. Należy dodać, że cerkiew wzniesiona w miejscu drewnianego kościoła pod wezwaniem św. Stanisława Wzmiankowanego w źródłach z roku 1450. Wyraźnie widać ciągłość funkcjonowania w okresie od XV do XIX wieku na terenie dzisiejszego Zdanowa, i sąsiadującej skokówki zespołu osadniczego złożonego z dworu, wioski, świątyni, wcześniej drewnianego kościoła, później zaś cerkwi unijskiej oraz obiektu gospodarczego, czyli browaru wzniesionego w wieku XVIII. Znaleziska sezonu 2008 roku: srebrna moneta czy naczynia ceramiczne typu miejskiego oraz liczne fragmenty identycznych i tak datowanej ceramiki czy innych zabytków, pokazują, że mamy tu do czynienia z siedzibą możnawarczą, a nie osadą feudalną. Są tu zachowane ślady typowego dla późnego średniowiecza przestrzennie wyrondrobionego układu o tzw. nuklearnej postaci dworu i kościoła z plebanią. Doskonałym przykładem rozplanowania wsi średniowiecznej jest kościelna wieś na Kujawach. Powstała ona w XIII wieku, później na jej południowym skraju wybudowano kościół. Na początku XIV wieku na zachód od zabudowań wsi wśród podmokłych łąk wzniesiono obronną siedzibę pańską, wkrótce przekształcono przez ogończyków kościeleckich założenie typu wieża na kopcu funkcjonujące do schyłku średniowiecza. Następne również obronne założenie dworskie ulokowano już bliżej wsi po połowie XVII wieku. W tym rozplanowaniu można dostrzec analogię dożdanowa. Na wyspie pośród łąk powstała w XIV wieku siedziba w cudzysłowie zameczek, właściciela wsi. I tenże zameczek w długim procesie zmian własnościowych, być może rozbudowywany, stał się w końcu własnością Zamojskich. O jego znaczeniu i użytkowaniu w XIV i początkach XV wieku choćby właśnie z, y, z, znalezisko owego Grosza Praskiego. Zastanawiająca jest treść korespondencji Jana Zamojskiego z Maciejem Topornickim pod starością zameckim odnośnie planowanej pierwotnie lokalizacji Zamościa na gruntach wsi Żdanów. Przeprowadzona w 1579 roku lustracja terenu pod kątem jego walorów obronnych wypadła negatywnie. Niemniej po zmianie decyzji i rozpoczęciu przygotowań do budowy miasta na obecnie zajmowanym miejscu Jan Zamoyski troszczył się o dobre połączenie komunikacyjne Żdanowa z Zamościem. W liście do Macieja Topornickiego wysłanym z Wilna 3 października 1579 roku pisał Daj mi znać, jeśliś już grobli dosypał pod Estanowem". Rachunek kosztu około niej wypisz. Także też możesz li drugą na dole ku Płoskiemu na lato dokończywszy tej pierwszej, czyli Żdanowskiej, jąć się, na której mi siła zależy dla obroczenia gościńca zaczęby miasteczko, Rychlej osiadało. To koniec cytatu. Z listy wynika jasno, że grobla pod Żdanowem była ważniejsza niż ta ku płoskiemu. Obie zresztą miały ułatwić komunikację między Żdanowem a planowanym miastem. Wyznacza to jednocześnie trasę, którą Zamoński mógł odwiedzać budujący się Zamość. Żdan, czyli po trasie Żdanów Mokre Płoskie, była ona dogodniejsza niż ewentualna droga przez rozległą, zabagnioną Dolinę Rzeki Łabuńki przez Pniówek i Kalinowice. Zwraca uwagę również trwałość kontynuacji nazwy Skokówka, zachowanej do dnia dzisiejszego dla zabudowy na sąsiadującym z wyspą wzniesieniu. Na jej powierzchni widoczne są pozostałości obiektów murowanych z kamienia wapiennego oraz występuje duża ilość materiału zabytkowego datowanego również na okres od 15, na okres XV-XVI wieku oraz na wiek 18 i XIX. Należy więc założyć, że funkcjonowanie zamku zlokalizowanego w obronnym z natury miejscu w zabagnionej dolinie rzeki Toponicy była ściśle powiązana z zapleczem gospodarczym i świątynią z grobowcami właścicieli. Wykonanie badań z wykorzystaniem georadaru pozwoliło na uzyskanie interesujących informacji dotyczących prawdopodobnej lokalizacji dodatkowych umocnień na terenie wzniesienia w jego południowo wschodniej partii, o czym wspominałem wcześniej. Zarejestrowane w tym rejonie zagęszczenie reliktów murów, pali drewnianych oraz śladów po nich może sugerować istnienie podbudowy pod inną budowlę, być może basztę czy wieżę, jak to określano ostatniej obrony w przypadku napadu. Datowana Prezentowana wcześniej mapa okolic Zamościa z 1814 roku wyraźnie pokazuje zabudowę wsi Zdanów wraz zaznaczoną w obrębie trójkątnego centralnego placu pośrodku wsi świątynię, czyli unicką cerkiew, w miejscu starszego drewnianego kościoła. Analiza źródeł historycznych, dokładna penetracja terenu, stanowiska, badania powierzchniowe, a szczególnie wyniki badań wykopaliskowych prowadzonych w 2008 roku oraz jakość pozyskanego materiału zabytkowego pozwalają na postawienie uzasadnionej tezy o umiejscowieniu tutaj poszukiwanego od lat zamku w Skokówce, czyli miejsca przyjścia na świat założyciela Zamościa, hetmana i kanclerza wielkiego koronnego Jana Zamoyskiego. Potwierdzeniem słutności lokalizacji w tym miejscu zamku w Skokówce związanego z narodzinami Jana Zamoyskiego niech będzie cytat z jego testamentu. W mojej rezydencji w Zdanowie chcę całkowicie odnowić kaplicę poświęconą świętemu Stanisławowi Męczennikowi czczonemu w maju, w którym to miejscu spoczywa dziad, babcia i moja matka. Nie większą jednak niż jest w starym Zamościu, ale o innym kształcie, tak aby na środku sklepienia była umieszczona kopuła. W pobliżu niech wzniosą klasztor, w którym będzie spędzać życie osiem dziewic pobożnych zakonnic tego zakonu, który jest w Lublinie. U ich boku będą wychowywane i kształcone cztery dziewice pochodzące z zamościa, aby wychowane i wykształcone albo poślubiły szlacheckich małżonków, albo jeśli która będzie miała taką wolę, zostały zakonnicami. Na zbudowanie tego domu i wzniesienie klasztoru oraz zapewnienie stałego utrzymania sam przeznaczam 10 tysięcy florenów. Pewną także sumę siostra moja rodzona, wielmożna pani Zofia, wdowa po wielmożnym panu działyńskim, Cześniku Królewskim, wyłoży. To samo obiecał uczynić wielmożny Jerzy, biskup nominat chemski. Aby ta pobożna fundacja nie podupadła po mojej śmierci, szczególnie proszę i błagam, aby dochód tego klasztoru był taki, by i zakonnice, i panny miały konieczne wyżywienie i ubiory. I żeby coś jeszcze pozostało, co odłożone zostanie na posagi dla zebranych tam, tam pani. Dziękuję za uwagę, ale zanim to jeszcze powiem, to proszę wziąć pod uwagę i należy to brać nowe możliwości badawcze, które pojawiły się w ostatnim czasie, nie tylko w archeologii. Również powrócić należy do ponownej analizy dostępnych źródeł archiwalnych, co pozwoliłoby na zwiększenie prawdopodobieństwa lokalizacji zamków w Skokówce. Dla wielu zainteresowanych jest to nadal sprawa otwarta. Dziękując za uwagę, zapraszam Państwa jutro wspólnie z panią Eweliną Polańską na wycieczkę po zamościu i do miejsc, o których mówiłem. Tych hipotetycznych miejsc lokalizacji skokówki, również na wystawę do zamońskiego arsenału zorganizowaną przez Muzeum właśnie z okazji 480 rocznicy urodziniana Jana Zamońskiego. A więc dziękuję za uwagę.